Uczestniczyłam w bardzo wielu Państwa działaniach. Byłam wielokrotnie u Państwa gościem różnych wydarzeń. Z Panią Wandą również cały czas jakby towarzyszę Państwu przy Wrocławskiej Księdze Pamięci. Właśnie dziś spotykamy się z kilku powodów. Nie będę Państwa witać imiennie i funkcyjnie, ponieważ chcę powiedzieć, że to benefic jest niezwykły, bo to jest po prostu zebranie przyjaciół Rady Osiedla Plac Grunwaldzki, tej okolicy i w ogóle tego wszystkiego, co się tutaj dzięki Państwu wydarzało, ale jednocześnie spotkanie tych, którzy fantastycznie wspierali swoją pracą, przyjaźnią, sympatią, dobrym słowem, dobrą energią, działania właśnie tej społeczności lokalnej w okolicach Placu Grunwaldzkiego zgromadzonych. No to my mamy taki szczególny medal, on jest przyznawany przez prezydenta, ale to w istocie jest medal wrocławski. Jest medal wrocławski przyznawany, powiedzmy, umownie przez Wrocławia dla Wrocławia za ten wkład w rozwój naszej wspólnoty samorządowej, wspólnoty lokalnej i zdecydowaliśmy się tym razem za namową pani redaktor Ziembickiej Has przyznać to szczególne dla nas wyróżnienie pani Danuci Giernatowskiej Ostromęckiej. Ja pozwolę sobie przeczytać, to jest króciutki tekst, który jest załącznikiem do tego medalu. W 19 kwietnia 2017 roku pani Danuta Giernatowska Ostromęcka, szanowna pani, korzystam z tej niecodziennej okazji, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, a także wielkiej osobistej pomyślności. Dziękuję za wieloletni dorobek zawodowy oraz nieprzerwane zaangażowanie w dzieło niesienia nadziei i pomocy potrzebującym. Cieszę się, że swoje losy związała pani z naszym miastem, wyznaczając najwyższe standardy zawodowe, a także inspirując do pracy na rzecz drugiego człowieka, stała się pani wzorem dla kolejnych pokoleń wrocławian. Wyrażając wdzięczność za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, przyznaję pani medal Merito de Bratislavia, zasłużony dla Wrocławia, z wyrazami szacunku Rafał Dudkiewicz. To w tym momencie chciałbym zaprosić. Serdecznie podziękować w imieniu Rady Osiedla Plac Grunwaldzki pani Katarzynie Dymalskiej z Zarządu Zieleni Miejskiej. Pani Katarzyno, drzewko osiedlowe zaczęło zapuszczać korzenie. Dzięki pani. Dzięki pani, która reprezentuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Dzięki pani, pozwolę sobie, dalej już nie będę ja, ale teraz z ogromną radością i przyjemnością wręczyć w imieniu Rady Osiedla Plac Grunwaldzki. Który gościł niejednokrotnie Radę Osiedla, niejednokrotnie tych, którzy odbierali odznaczenia w ramach Wrocławskiej Księgi Pamięci. Pan, który jest niezwykle życzliwy społecznościom lokalnym, idei aktywności lokalnej, ale także otwiera swoje podwoje dla wszystkich seniorów Wrocławia. I ja mam honor również zaprosić tutaj pana Romana Zielińskiego, właściciela dwóch restauracji. Poprosić również panią Kamilę Polańską, która reprezentuje Wrocławskie Centrum Seniora. I proszę przyjąć na swoje ręce dla pana, państwa dwóch wspaniałych restauracji certyfikat miejsca przyjaznego seniorom. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tam też mamy odpowiednie plakietki, tak, przygotowane, które będą
certyfikaty i plakietki przekażemy, które będą z daleka widoczne. Ja jednocześnie chciałam taki jeszcze taki skromny prezent do jednej i do drugiej restauracji Łańcuch. I niech goście podziwiają Wrocław. Serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli mogę jeszcze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Ja bardzo proszę teraz, żeby tu koło mnie stanęli w takiej, jak ja czytam, pan Jerzy Sznerk, Rada Osiedla na Dobrzy, pani Ewa Steller, Rada Osiedla Ołbin, pan Stanisław Drocholski, Rada Osiedla Kuźniki, Renata Berdowicz, Strachocin, Swojczyce Wojnów, Maja Jankowska, Plac Grunwaldzki, Ryszard Kuzia, Kuzia z Rady Osiedla Tuńczyce, Kozanów, Kopowice. Z perspektywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia dostrzegamy to, co robicie dla małych ojczyzn. Szczególnie za to chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Brawo. My mamy, my jesteśmy samorządowcami, mamy we krwi coś takiego, że musimy coś robić dla mieszkańców. Ja się opowiadam, ile rzeczy organizuję cały czas, a wydaje mi się, że fajna sprawa, że coś takiego stało się, że ktoś będzie się dostrzegł naszego zaangażowania. I Wandzie, dziękuję Ci za tą organizację. A dodam tylko tyle, że z Wandą łączy nas poza samorządnością jeszcze działalność opozycyjna w stanie wojennym, ponieważ Wanda to jest bardzo ciekawa historia, która przechodziła przez swoje życie, ponieważ dużo rzeczy robiła, żeby dzisiaj być w takiej Polsce, jak jesteśmy w takiej Polsce.